Czad. Cichy zabójca. Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, to silnie trujący gaz. Jest on lżejszy od powietrza, co sprawia, że łatwo się z nim miesza i rozprzestrzenia. Czad to gaz niewidoczny, bezwonny i bezbarwny. Jak powstaje tlenek węgla? Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, m.in. drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, metanu, węgla i ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnego do zupełnego spalenia. Najczęściej dzieje się to w źle wentylowanych pomieszczeniach, np. w łazienkach, w których znajdują się piecyki gazowe. W jaki sposób dochodzi do zatrucia czadem? Znajdujący się w powietrzu tlenek węgla dostaje się do płuc, a potem do krwi. Wówczas hemoglobina, zamiast łączyć się z tlenem i przenosić go do komórek, łączy się z CO, przez co jest transportowany do każdej komórki. Powstaje karboksyhemoglobina. W rezultacie tego połączenia następuje niedotlenienie organizmu, ponieważ czad uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu do mózgu i innych narządów. Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla? Objawy zatrucia to duszność, bóle i zawroty głowy, wymioty, osłabienie, senność, problemy z oddychaniem, przyspieszenie czynności serca, szum w uszach, zaburzenia widzenia, drżenie mięśni, śpiączka, niekiedy zmiany skórne. Osoba zatruta czadem jest oszołomiona i osłabiona, przez co nie ocenia zagrożenia. Przez zaburzenia orientacji staje się bierna, nie wykazująca zainteresowania swoją sytuacją. Nie ucieka z miejsca wypełnionego trucizną, co powoduje utratę przytomności. Jak pomóc osobie poszkodowanej? Osobę zatrutą tlenkiem węgla należy jak najszybciej wynieść z zatrutego pomieszczenia. Należy szeroko otworzyć drzwi i wstrzymując oddech, otworzyć szeroko okno, aby powstał przeciąg, a następnie wynieść poszkodowanego. Po wyniesieniu zatrutego natychmiast należy skontrolować jego oddech. W przypadku bezdechu trzeba rozpocząć sztuczne oddychanie. Jeśli oddycha, nieprzytomnego należy ułożyć na boku i poczekać na karetkę pogotowia. Leczenie szpitalne polega na jak najszybszej transfuzji krwi lub umieszczeniu pacjenta w komorze hiperbarycznej. Jest to metoda leczenia tlenem o podwyższonym ciśnieniu, aby usunąć czad z krwioobiegu osoby poszkodowanej. Jak bronić się przed czadem? 1. Co najmniej raz w roku trzeba kontrolować stan instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych i kominowych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych. 2. Należy zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska, pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca oraz swobodny odpływ spalin. Nie można zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych. 3. Piecyk gazowy powinien być szczelnie przyłączony do przewodu spalinowego, a przewód spalinowy musi być szczelny i drożny. 4. Jeśli wymieniamy okna na nowe, trzeba sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogorszyć wentylację. 5. Zamontować czujniki tlenku węgla, szczególnie w części domu, w której śpimy.